Zbrodnia katyńska nie była zdarzeniem przypadkowym. Zbrodnia katyńska nie była wypadkiem przy pracy. Zbrodnia katyńska była jednym z elementów realizacji celów ideologicznych i politycznych Związku Sowieckiego w Europie. Nie tylko w naszej części Europy, ale także na całym kontynencie. Zbrodnia katyńska była elementem dążenia do przygotowań budowy nowych bolszewickich porządków po tym, kiedy uda się przenieść rewolucję już nie tylko do połowy Polski, ale uda się ogarnąć resztę Rzeczpospolitej, uda się ogarnąć Niemcy, uda się przez rewolucję bolszewicką objąć cały obszar Europy. Stalin i Lenin nigdy nie zrezygnowali z tych planów. Kiedy rewolucja bolszewicka wybuchła w roku 1917 w Rosji, nikt nie zamierzał ograniczać jej tylko do terytorium byłego Imperium Carów. Zamierzano zrobić rewolucję, która ogarnie cały świat. Lenin, a później Stalin, nigdy nie zrezygnowali z planów połączenia rewolucji rosyjskiej z rewolucją niemiecką. Na drodze do połączenia tej oczekiwanej bolszewickiej rewolucji w Niemczech, nastrojów, jakie tam były, na drodze do połączenia Rosji komunistycznej i potencjalnie komunistycznych Niemiec stanęła Rzeczpospolita Polska, która budziła się do niepodległości, która w roku 1920 nie pozwoliła na to, żeby ta jej niepodległość została zlikwidowana. Siłą rzeczy nie pozwoliła na rozszerzenie komunizmu na zachód, bo bolszewicy idąc na Warszawę szli na Berlin, na Paryż, być może na Londyn. Mówili o tym w swoich dokumentach, mówili o tym w rozkazach kierowanych do oddziałów szturmujących Warszawę. Ale tak naprawdę Polska spowodowała, że plany te zakończyły się fiaskiem. Zakończyły się fiaskiem w roku 20. Lenin jesienią 1920 przyznawał, że byliśmy tak blisko osiągnięcia naszych celów, że wzięcie Warszawy otworzyłoby drogę na zachód, ale niestety Polska to uniemożliwiła. Dwie bitwy, bitwa warszawska i bitwa nad Niemnem, spowodowały, że ruch bolszewizmu w kierunku Europy Zachodniej został zatrzymany. Ale z tych planów przeniesienia rewolucji na zachód Lenin, a później Stalin, tak jak już powiedziałem, nigdy nie zrezygnowali. Ruch komunistyczny konsekwentnie w latach 20. i 30. zmierzał do tego, żeby kreować wizję nowego poukładania Europy i nowego poukładania świata. Związek Sowiecki nie bez powodu w swoim herbie miał całą kulę ziemską umieszczoną, nad którą panuje czerwona gwiazda, sierp i młot. Ruch komunistyczny uważał, że również ten polski, Komunistyczna Partia Polski, uważał, że trzeba dążyć do rewolucji, która ogarnie kontynent i świat, a elementem tej rewolucji będzie rewolucja w Polsce. Podbicie Polski miało spełnić marzenia o połączeniu się z masami rewolucyjnymi w Niemczech. Dlatego też w planach komunistów mówiono wprost, Polska będzie kiedyś częścią Międzynarodowej Republiki Rad, częścią międzynarodowego imperium zarządzanego przez partię komunistyczną. I Polska będzie tylko ogniwem w nowym urządzeniu świata. Po to, żeby taką Polskę stworzyć, trzeba było zniszczyć tę, która funkcjonuje jako państwo niepodległe. Stalin myślał o problemach komunizmu globalnie. Na całym kontynencie, ale też na całym świecie, ruch komunistyczny budował przyczółki w ramach punktów łączności, które zarządzały ruchem komunistycznym
przekazując wytyczne kominternu, wytyczne ideologiczne, wytyczne taktyczne. W ramach wytycznych taktyki widziano konieczność elastyczności. Kiedy było trzeba, kiedy uważano, że socjaldemokracja jest konkurentem dla zdobywania popularności w proletariacie, a tutaj widziano siłę rewolucyjną, zwalczano ruch socjaldemokratyczny. Kiedy widziano w chłopach wrogów rewolucji, którzy byli przyzwyczajeni do własności, a nie do likwidacji własności, zwalczano ruch ludowy. Ale kiedy Hitler objął władzę i okazało się, że nie spełniły się rachuby Stalina, że się szybko skompromituje, że jego władza, NSDAP, doprowadzi do tego, że właśnie ruch komunistyczny urośnie w siłę w Niemczech, okazało się, że trzeba mobilizować masy robotnicze właśnie przeciwko faszyzmowi, przeciwko narodowemu socjalizmowi. Co więcej, Stalin doskonale widział, że olbrzymie ilości byłych członków partii komunistycznej zasila teraz szeregi NSDAP, bo to jest tylko kwestia, różnica pomiędzy tymi ideologiami, to jest kwestia przestawienia wektorów. Tak naprawdę dwa totalitaryzmy miały tak dużo podobieństw, że Hitler sam mówił, że z drobnomieszczanina trudno zrobić narodowego socjalistę, ale z komunisty zawsze. W związku z tym brunatne koszule w znacznym stopniu były zasilone przez ludzi, którzy mieli za sobą doświadczenie pracy w KPD, w Komunistycznej Partii Niemiec. W związku z tym Stalin w drugiej połowie lat 30. na 7. Kongresie Kominternu postanowił zmobilizować ruch komunistyczny do współpracy, przestawić wrogość wobec socjaldemokratów i ludowców, których nazywano socjalfaszystami i ludofaszystami, przestawić na propozycję współpracy, na tworzenie frontów ludowych przeciwko faszyzmowi. Dla Stalina, dla ruchu komunistycznego kwestia czy socjaldemokratów, czy narodowych socjalistów traktujemy jako głównego wroga, była kwestią taktyki. Jeżeli w siłę urastali narodowi socjaliści, dążono do tego, aby wykorzystać socjaldemokratów, ludowców, do tego, aby pod hasłem frontów ludowych ograniczać ten wzrost siły. Ale nie oznaczało to prawdziwej przyjaźni, tylko dążenie do osiągnięcia celów taktycznych, bieżących. Założenie było takie, jak zrealizowano to w Hiszpanii, kiedy pod hasłami frontów ludowych, współpracy z różnymi kierunkami, z ludowcami, z anarchistami, z innymi partiami przyznającymi się do lewicowości, komuniści poczuli się silni, dzięki NKWD, dzięki stalinowcom zaczynali czystki po to, żeby zjednoczyć szeregi wokół stalinowskiej partii komunistycznej. Taki cel był do zrealizowania też w skali międzynarodowej. Kiedy okazało się, że już po zakończeniu wojny w Hiszpanii jest możliwość zlikwidowania kraju, który oddzielał Związek Sowiecki od Niemiec, kraju, który już raz stał się przeszkodą w rozszerzeniu rewolucji, zlikwidować Polskę, gdzie ruch komunistyczny był anemiczny, słaby. Stalin nie wahał się, żeby takie wyzwanie podjąć. Więc taktycznie podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow po to, aby dokonać przede wszystkim likwidacji największego kraju na obszarze między Niemcami a ZSRR, największego i najsilniejszego, Rzeczypospolitej Polskiej. Zbrodnia katyńska była więc przygotowaniem do budowy Polskiej Republiki Sowieckiej jako części Międzynarodowej Republiki Sowieckiej zarządzanej jak dotychczas przez sowieckiego dyktatora Józefa Stalina. Oczyszczenie polskiego społeczeństwa z elit, które były niepodległościowe, które były przywiązane do wolności, które uznano po różnych weryfikacjach jako antysowieckie, miało być przygotowaniem do otwarcia nowego porządku w Polsce. A te nowe porządki w Polsce miały być częścią nowych sowieckich porządków w Europie.